Paweł Biedziak, były rzecznik Komendy Głównej Policji, relacjonował rozbicie polskiej mafii, najgroźniejsze przestępstwa i najtrudniejsze zagadki kryminalne. Teraz wraca do nich po latach w programie Zbrodnie niedoskonałe. Seryjnych zabójców i gwałcicieli policjanci tropią zazwyczaj przez wiele lat. Przestępcy są ostrożni i przebiegli, ale z czasem rozzuchwaleni bezkarnością zaczynają popełniać błędy. I wówczas do ich ujęcia wystarczy drobiazg. Niekiedy, tak jak stało się to tutaj w Świnoujściu, zwykły ustnik z policyjnego testera trzeźwości. Sprawa stała się od razu sprawą priorytetową. To była sprawa numer jeden. Sprawca działał bardzo brutalnie, musiał być mężczyzną rzeczywiście bardzo silnym fizycznie, żeby w taki sposób zmasakrować zwłoki tej kobiety. września 1997 roku. Świnoujście, las w pobliżu granicy polsko-niemieckiej. Policja odnajduje zwłoki Jolanty R., 40-letniej celniczki. Ślady wskazują, że była gwałcona i duszona. Kiedy straciła przytomność, sprawca powiesił ją na konarze drzewa. W tym miejscu leżała zamordowana celniczka. Robiliśmy tutaj oględziny. W trakcie oględzin pod paznokciami ofiary ujawniliśmy naskórek, który mógł prawdopodobnie pochodzić od sprawcy. Znaleźliśmy również włos, który także mógł pochodzić od sprawcy. Jedna z hipotez zakładała, że Jolanta R. naraziła się przemytnikom amfetaminy z Poznania. Ponieważ pracowała na przejściu, gdzie takie przemyty się odbywały, to wynikało z naszego rozpoznania, ten motyw był dosyć prawdopodobny i zajęła się tą sprawą grupa zajmująca się przestępczością zorganizowaną z Poznania. Niestety te działania, które podjęliśmy, i typowo procesowe, i działania operacyjne, nie pozwoliły na potwierdzenie tej wersji. Pół roku później, w marcu 1998 roku, prokuratura umarza śledztwo w sprawie zabójstwa celniczki, a w archiwum pozostają zabezpieczone na miejscu ślady zbrodni. Mijają 3 lata. Jest marzec 2000 roku. Świnoujska policja dostaje sygnał o zaginięciu 22-letniej Anety P. Po 2 dniach dziewczyna zostaje odnaleziona, martwa, w poniemieckim bunkrze. Tutaj w marcu 2000 roku na świnoujskich wydmach poszukiwaliście zaginionej dziewczyny. Rzeczywiście, po 2 dniach poszukiwań w tym głębokim szybie bunkra betonowego poniemieckiego na samym dnie znaleźliśmy zwłoki zmasakrowanej kobiety. Widok był przerażający. Na jej ciele było ponad 60 różnych ran. Została ona zgwałcona i uduszona. Sprawca działał bardzo brutalnie, musiał być mężczyzną rzeczywiście bardzo silnym fizycznie, żeby w taki sposób zmasakrować zwłoki tej kobiety. Nie łączy tego, co stało się w tym bunkrze, ze zbrodnią popełnioną na świnoujskiej celniczce 2 lata wcześniej. Wkrótce jednak policja na całym wybrzeżu zostaje postawiona na nogi. W Świnoujściu rozpoczyna się seria brutalnych gwałtów. Zaczyna się koszmar, ponieważ zostaje jakby nakręcona spirala zdarzeń. Media bardzo mocno włączyły się w tą sprawę, połączyły te sytuacje w jedną. Na samym początku zdarzenie właśnie z udziałem gwałciciela zaatakował nastoletnią dziewczynę. I zaczynają się pytania, czy jesteśmy w stanie jako policja zapewnić bezpieczeństwo. Wiadomość o gwałcicielu rozchodzi się z prędkością błyskawicy. Sprawca zostaje ochrzczony mianem wampira ze Świnoujścia. Wybucha panika. Kobiety nie wychodzą z domów, matki wypisują swoje córki z kolonii. A gwałciciel atakuje. Tym razem jego ofiarą jest nieletnia dziewczynka.
sprawa stała się od razu sprawą priorytetową. To była sprawa numer jeden. W województwie komendant wydał polecenie, żeby wskazać i wytypować najlepszych specjalistów. Byli to ludzie fachowcy, bardzo doświadczeni fachowcy z zakresu pracy dochodzeniowej, zajmujący się właśnie specjalizującymi się w zabójstwach, w różnego rodzaju przestępstwach na tle seksualnym. Dostałem polecenie udania się do Świnoujścia, ponieważ miał miejsce gwałt na nieletniej dziewczynce. Jak dojechałem do tego Świnoujścia, poprosiłem, żeby przygotowali mi wszystkie sprawy dotyczące gwałtów lub usiłowań gwałtu na nieletnich. Na terenie Świnoujścia w perspektywie 2-3 lat wcześniej policja miała do czynienia z różnego rodzaju atakami, w części skutecznymi, zakończonymi zgwałceniami. Chodzi o ataki na kobiety. Usiadłem nad tymi sprawami. No i w tym momencie dla mnie wyłoniło się jedno światło, że no mamy do czynienia z jednym i tym samym sprawcą, który dokonał 2 zabójstw i minimum 14 gwałtów. Śledczy docierają do ofiar sprzed lat, ale nie wszystkie dziewczyny chcą zeznawać. Niektóre z pokrzywdzonych decydują się na pomoc policji, ale informacje, które przekazują, są rozbieżne. Portret pamięciowy sprawcy pasuje do wielu mężczyzn. Portrety pamięciowe, które były sporządzane, różniły się całkowicie między sobą. Wiedzieliśmy, że szukamy mężczyzny. Założyliśmy wiek od 17 do 40 lat. Wzrost od 170 do 195 centymetrów. Zazwyczaj był lekko zamaskowany, albo miał naciągnięty na twarz szalik, albo miał naciągniętą kominiarkę. Przeważnie używał do steroryzowania ofiary pistoletu. Sprawdzaliśmy środowisko mundurowych, czy to żołnierzy, bo jest to akurat miasto, gdzie jest dużo i garnizonów, czy też policjantów również, ponieważ ten motyw przewodni pojawiający się w opisach ofiar, że mężczyzna dysponował bronią, no wskazywał, że może być to osoba, która taką bronią dosyć sprawnie się posługuje i na co dzień ją dysponuje. Rysopis sprawcy również był niedoskonały i tutaj duże zadanie polegało na tym, żeby powrócić do ofiar. Powrócić do ofiar, ponieważ uważałem, że jeżeli nawiążemy kontakt, uda nam się z ofiarami gwałtów, to uda się sprecyzować rysopis. Ustawiłem 12 funkcjonariuszy o różnej fizjonomii i teraz prosiłem ofiarę, żeby co do sylwetki i wzrostu ustosunkowała się, który z funkcjonariuszy najbardziej odpowiada wzrostem i sylwetką sprawcy. Stworzono portret przypuszczalnego sprawcy i taki portret został opublikowany w mediach. Teraz już wiadomo, że sprawca ma około 25 lat i 180 cm wzrostu. Policjanci zaczynają sprawdzać mężczyzn podobnych do gwałciciela zapamiętanego przez ofiary. Śledczych interesują przede wszystkim osoby wcześniej karane za gwałty i pedofilię. Ale wampir ze Świnoujścia pozostaje nieuchwytny. Niewykluczone, że jego dane nie figurują w rejestrze skazanych. Pojawił się taki trop, że sprawcą może być Niemiec, który przyjeżdża do Świnoujścia, tym bardziej, że policja niemiecka w tym czasie prowadziła bardzo podobną sprawę. W pobliżu, na ich terenie też działał seryjny gwałciciel. Współpracowaliśmy bezpośrednio z kolegami z policji niemieckiej. Była to jedna z wersji przyjęta. Tych wersji było bardzo dużo przyjętych, no bo człowiek widmo, sprawca widmo, pojawiający się, znikający. Gwałciciel morderca gra na nosie całej zachodniopomorskiej policji. Jest perfekcyjny. Starannie wyszukuje kolejne ofiary i precyzyjnie planuje atak. Nie daje o sobie zapomnieć. Nadzieja nasza była taka, że może się wyciszy i my spokojnie pracując dojdziemy, kim on jest i gdzie nam się chowa, ale no niestety rzeczywistość była inna i po niecałym miesiącu pracy grupy mieliśmy kolejne zdarzenie.
Gwałciciel zaatakował kolejny raz. Tym razem ofiarą jego była nastolatka, która szła zapłacić rachunki na pocztę. Przechodziła koło nasypu kolejowego. Sprawca brutalnie ją zaatakował, zamaskowany w kominiarkę, grożąc ją bronią, zgwałcił, a następnie okradł. Kradnąc, dotykał przedmioty, które ona przy sobie miała. Dotknął m.in. rachunek telefoniczny, pozostawiając na nim swój odcisk linii papilarnych. Gwałciciel był tak rozzuchwalony, że jedno ze zdarzeń było bardzo tragiczne. Młoda para, chłopak z dziewczyną, zostali zaatakowani właśnie przez rozzuchwalonego sprawcę, który steroryzował chłopaka, dziewczyny pistoletem. Kazał mu się położyć twarzą do ziemi i obok, w jego obecności, dokonał gwałtu na tej dziewczynie. Czasowicze i mieszkańcy Świnoujścia są przerażeni. Śledczy wiedzą, że wampir znów zaatakuje. Pytanie tylko kiedy? Policjantów ogarnia wściekłość. To jest chyba największy problem dla policjanta prowadzącego tego typu sprawę, seryjny gwałciciel czy seryjny przestępca, ponieważ naprawdę jest okrutna. Tym więcej materiałów, tym więcej informacji o tym sprawcy, im więcej on popełni przestępstw. Tu jeszcze dochodzi świadomość, że każdy następny dzień może być dniem, w którym on zaatakuje i być może mogliśmy do tego nie dopuścić. Któregoś dnia w godzinach południowych otrzymaliśmy telefon. Dzwoniła sprzedawczyni ze sklepu z bielizną damską. I przekazano mi informację, że znajduje się u niej mężczyzna, który rysopisem pasowałby do sprawcy gwałtów i jego zachowanie jest bardzo dziwne. Nic nie kupuje, ściąga z wieszaczków majtki, obwąchuje staniki. Momentalnie podjechaliśmy pod ten sklep. Mężczyzna ten wyszedł ze sklepu. No inaczej nie mogliśmy postąpić. Został ubezwładniony po wyjściu ze sklepu i dowieziony do komendy celem przeprowadzenia czynności procesowych. Został przesłuchany. Nie był to sprawca tych zdarzeń. Śledczy zaczynają mieć wątpliwości, a jeżeli poszukują kogoś, kto wcale nie mieszka w Świnoujściu i przyjeżdża jedynie na gościnne występy, w tym czasie we Wrocławiu też grasuje uzbrojony gwałciciel. Może to ten sam? Pojawiła się nowa koncepcja, która wskazywała by na człowieka, być może jakiegoś przedstawiciela handlowego, być może osobę, która dużo jeździ, być może kierowcę jeżdżącego często na przykład do Skandynawii na trasie Katowice-Świnoujście, ponieważ z dokumentów wynikało, że jest droga zgwałceń prowadząca od Katowic wzdłuż drogi krajowej. W świnoujskiej komendzie powstaje ogólnopolska mapa gwałtów. To znacznie poszerza krąg poszukiwań. Telegramy z rysopisem wampira trafiają do wszystkich jednostek w kraju. Do akcji wkraczają policyjni wywiadowcy. Policyjni wywiadowcy obserwują też kolejarzy i pasażerów, bo śledczy przypuszczają, że gwałciciel może poruszać się pociągiem na trasie ze Świnoujścia do Katowic. Sprawdzając kolejne hipotezy, funkcjonariusze szukają wampira po omacku. Jedyne co mają, to zabezpieczone na miejscach zbrodni ślady biologiczne. Do akcji włącza się Zakład Medycyny Sądowej w Gdańsku i jeden z najwybitniejszych ekspertów, genetyk profesor Ryszard Pawłowski. Były to głównie ślady nasienia, które pojawiały się albo w otworach naturalnych ciała ofiar, albo na powierzchni ciała, albo na odzieży. Czasami na
przedmiotach, które znajdowały się w otoczeniu, tam gdzie dochodziło do zgwałceń. Mamy zabezpieczone na miejscu zgwałcenia nasienie i na podstawie tego nasienia czego możemy się dowiedzieć? Możemy się dowiedzieć o cechach indywidualnych osobnika, który je pozostawił. Możemy również w niektórych przypadkach na podstawie układu cech określić, kto jest z nim spokrewniony. Efektem jest ustalenie nie tylko genotypu sprawcy, ale również potwierdzenia, że w trzech przypadkach spośród tych spraw, które wyselekcjonowaliśmy, mamy do czynienia z tym samym człowiekiem. Teraz śledczy mają w rękach 100% dowód – DNA. Gorączkowo szukają wampira. Wygląda na to, że gwałciciel nie przestraszył się działań policji. Bezkarność jest dla niego zachętą do działania. Miejscem kolejnej zbrodni jest znów jeden ze świnoujskich parków. W tym parku często dochodzi do zgwałceń. Sprawca staje się coraz bardziej zuchwały. W tym właśnie miejscu napada na dwie nastolatki spacerujące z psem. Jednej przykłada pistolet do głowy, drugą gwałci. Kolejny raz sprawca zaatakował przy samej granicy, praktycznie na samej plaży. Dziewczyna zdołała mu się wyrwać, uciekała tą ścieżką. Pogonili za nią inni mieszkańcy naszego miasta i chyba turyści. Zablokowaliśmy rejon granicy, zablokowaliśmy całe miasto, zablokowaliśmy promy. Sprawca jednak uciekł. Wyglądało na to, że musi doskonale znać nasze miasto. Tak upada hipoteza o przyjezdnym gwałcicielu. Na celowniku policjantów są znów młodzi mężczyźni ze Świnoujścia. Śledczy zaczynają na niespotykaną dotąd skalę pobierać niezbędne do badań genetycznych wymazy z jamy ustnej. Mieliśmy ten kod, tylko nie wiedzieliśmy, komu należy. Wiedzieliśmy, że należy do sprawcy, tylko teraz trzeba było dopasować imię i nazwisko człowieka, który pozostawił na miejscu zbrodni, na miejscu przestępstwa ten kod. Zdecydowaliśmy się na pionierski, myślę, jeśli chodzi o skalę działań chwyt, czyli przebadanie blisko 500 mężczyzn, pobrania od nich materiału porównawczego, wyprowadzenia z tego kodu genetycznego i porównania go z kodem sprawcy. Weryfikowaliśmy grupę najwyższego ryzyka. Osoby karane, a więc recydywistów, a więc osoby w przeszłości podejrzewane o różnego rodzaju przestępstwa. Jeżeli spotykaliśmy się z fizjonomią pasującą do ustalonej, do rysopisu, no to już nie było wyjścia. Pobieraliśmy wymaz do dalszych badań. Ile takich wymazów pobraliście? Wymazów żeśmy pobrali 423. Trwało swoiste polowanie na mordercę, gwałciciela. Tak, polowanie DNA. Tak to można nazwać, zresztą tak to jest też nazywane. Z 422 próbek, które otrzymaliśmy, 421 posiadały inny profil DNA i pozwoliły tym sposobem te osoby wykluczyć jako źródło DNA. 422 okazała się być identyczna z profilem DNA sprawcy. Profesor Pawłowski zadzwonił do mnie i powiedział, że jesteśmy blisko. Praktycznie zgadza się to DNA, tylko to nie jest jego. Mówię, no nie jest jego, mówię, czyli mój profesor mówi, ma brata, ojciec. Ja mówię, no ma brata. Mówię, no to co, chyba nic prostszego. Trzeba wziąć wymaz od brata. Kod genetyczny wampira jest niezwykle podobny do kodu należącego do jednego ze zbadanych mężczyzn, Krzysztofa W. Czyżby to on był poszukiwanym przestępcą? Ale Krzysztof W. ma także brata Tomasza. A może ojciec obu braci ma nieślubnego syna? Śledczy są ostrożni, nie chcą spłoszyć gwałciciela. Od Tomasza W. próbka śliny zostaje pobrana podstępem. Przygotowaliśmy plan. Według tego planu został wylegitymowany, sprawdzony w czasie jazdy samochodem przez policjantów, którzy pozwolili mu dmuchnąć w probierz trzeźwości po to, żeby sprawdzić stan jego trzeźwości. Ślina w ustniku policyjnego testera trzeźwości
zawiera kod genetyczny Tomasza W. Trzeba jednak sprawdzić, czy kod ten jest identyczny z kodem zabójcy i gwałciciela. Przejęliśmy ten nośnik bardzo szybko, no i w trybie alarmowym zostało to dostarczone do profesora Pawłowskiego. Pozostawało tylko czekać. Powietrze z człowieka zeszło i czekaliśmy. Trwało to 5 do 6 godzin, jeżeli dobrze pamiętam. Około w pół do pierwszej w nocy na ekranie komputera zaczęły się pojawiać piki, szczyty pokazujące poszczególne cechy DNA. Jak dziś pamiętam, z koleżanką obserwowaliśmy ten monitor i patrzyliśmy, czy w poszczególnych miejscach będą dwa fragmenty DNA, czy jeden fragment DNA. Znaliśmy na pamięć już ten profil i kiedy pojawił się ostatni, dreszcz emocji przeszedł. Profesor Pawłowski zadzwonił i powiedział, iż mam złą wiadomość. No więc byliśmy pewni, że nie mamy trafienia. A profesor tak zawiesił głos i powiedział dla Tomasza W. Mamy zgodność, to jest on. Jarek mówi, Jezus, niemożliwe. Jarku, tak, mamy gościa. Zapada decyzja o zatrzymaniu Tomasza W. Od chwili kontroli drogowej podejrzewany mężczyzna jest obserwowany przez policyjnych wywiadowców bez przerwy. 16 czerwca 2001 roku jest ostatnim dniem jego wolności. Wiedzieliśmy, iż Tomasz W. przebywa na promenadzie. Tam rozlokowaliśmy siły. I w momencie, kiedy akurat wszedł do restauracji, no, grupa cała nasza dokonała zatrzymania. Siedział tam z jakimś mężczyzną. W sposób bardzo dyskretny Tomasz W. został zatrzymany. Kim był zatrzymany sprawca? Z pozoru normalny człowiek, normalny facet, żyjący z partnerką. W momencie, kiedy ona wychodziła do pracy, on jakby ujawniała się jego druga twarz, on wychodził na łowy. Wtedy gwałcił, wtedy atakował kobiety. Był bardzo bezwzględny, był bardzo brutalny. Ten pistolet opisywany przez wszystkie ofiary to okazał się straszakiem. W trakcie przeszukania mieszkania znaleźliśmy mnóstwo różnego rodzaju literatury pornograficznej, filmy. Czyli widać było, że albo pobudzał się tym do dalszych działań, albo to po prostu było jego drugie życie. Wampir ze Świnoujścia został skazany na dożywocie. Będzie mógł ubiegać się o przedterminowe zwolnienie w 2037 roku. Tomasz W. nie wiedział, że na miejscu gwałtów zostawia swój zakodowany podpis. W tym tkwiła niedoskonałość jego wielu zbrodni. Pomógł ją ujawnić mały, biały kawałek plastiku. Co się stało z dwiema studentkami z Poznania? Przyjaciółki wyjechały z domów, by uczyć się jazdy konnej w Puszczy Noteckiej. Zaginęły, zginęły, zostały uprowadzone, czy może wyjechały za granicę? Powiedziałem, że ciała są bardzo blisko tej posesji, że to należy ich szukać. Już za tydzień Paweł Biedziak opowie historię o plotce, która zmieniła losy śledztwa. Wychodzimy z prostego założenia, że trzeba niestety spróbować przekuć porażkę, bo to w sumie była porażka na próbę podjęcia ofensywy, jakbym to określił.